jesteśmy w kwaterze Prince'a M9. Jeżeli chodzi o nawożenie potasowe, no... Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Pogoda dzisiaj niestety nie dopisała do naszego wideobloga. Dzisiaj porozmawiamy o nawożeniu potasowym. Ten, kto nie robił nawożenia potasowego jesienią, na pewno będzie musiał wykonać zabieg na wiosnę. Mamy odmiany w sadzie, które bardziej potrzebują potasu, nawożenia potasowego i te, które potrzebują go mniej. Na przykład odmiana Gala oraz Elstar jest bardziej wymagająca w kwestii potasu. Natomiast odmiany na Goldów, Champion, Legal, Mutsu, są to odmiany, które nie wymagają tak bardzo ogromnego nawożenia potasowego. Moi drodzy, no pierwsze co powinniście zrobić, to mieć wyniki badań. Badań gleby, badań liści. To jest wtedy automatyczna odpowiedź dla Was, jaką dawkę powinniście w swoim gospodarstwie sadowniczym zastosować, jeżeli chodzi o nawożenie potasowe. Co jeżeli takiej dawki nie mamy? Wtedy musimy się stosować do ogólnie pojętych reguł, ile nawozu zastosować. Na pewno powinniśmy zastanowić się, czy nie podzielić po prostu danego nawożenia na pół. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że klimat w Polsce jest dosyć specyficzny i mogą wystąpić jeszcze przymrozki, tak? Co może być niekorzystne, jeżeli dam pełną dawkę nawożenia potasowego. Potas, który dzisiaj posiejemy tak naprawdę, on będzie dopiero za jakiś czas się w korzenie wdrażał i będziemy mogli dopiero go za jakiś czas pozyskać przez korzenie do drzewa. No akurat dzisiaj mamy deszcz, pada, moi drodzy. Taki deszcz powinien być około 5 dni, żeby faktycznie ta mogła woda osiąść i żeby drzewa miały z czego tą wodę pobierać. Bo w tym momencie taki deszcz jednodniowy, no to on spowoduje tylko to, że woda będzie powierzchownie, natomiast na poziomie, gdzie korzenie pobierają składniki mineralne i faktycznie wodę, no to niestety ta woda tam już nie do głębi nie zalega. Zbyt duże nawożenie potasem wpływa bardzo niekorzystnie na gorzką plamistość podskórną w niektórych odmianach. Bardzo ważne jest, żeby zachować tą równowagę między trzema pierwiastkami, czyli potasem, wapniem i magnezem. Jeżeli którykolwiek pierwiastek będzie nieproporcjonalny do drugiego, no to możemy mieć potem różnego rodzaju niemiłe sytuacje w sadzie, gorzką plamistość podskórną lub też mniejsze pobieranie wapnia naszych drzew, co jest bardzo istotne w okresie kwitnienia, tak, jeżeli chodzi o wapń. Moi drodzy, no ile tego potasu? Jeżeli nie macie badań gleby, no to powiem Wam tak. Przy odmianach Gala, Elstar, 6-letnich około, to będzie od 100 do 150 kg na hektar. W sadach, gdzie mamy klasę gleby pierwszą, drugą lub trzecią, to jest bardzo ważne, że dawki, które robimy, raz, że powinniśmy podzielić na odmiany, które mamy w sadzie, a druga sprawa jest taka, na klasę ziemi, którą mamy w swoim gospodarstwie. To nie jest tak, że każda klasa ziemi i każda odmiana potrzebuje tyle samo potasu. Proszę Państwa, absolutnie tak nie jest. Jeżeli mamy klasę czwartą, piątą lub szóstą, to wtedy dawka nawożenia potasem jest w granicach od 100 do 200 kg na hektar z uwarunkowaniami, na jaką odmianę będziemy nawozić potasem. Tak jak wspomniałam, jeżeli mówimy o nawożeniu potasem, to pragnę zaznaczyć, że drzewa po pierwszym roku posadzenia nie nawozimy potasem. Takie zabiegi powinniśmy wykonać tak naprawdę przed posadzeniem drzew, czyli zbadać glebę, zobaczyć jakie składniki, jakie pierwiastki ma, czego im brakuje, potem te składniki wprowadzić do gleby, a następnie posadzić drzewa, nie w odwrotnej kolejności. Dopiero w drugim, trzecim roku możemy myśleć o bardzo małych dawkach potasowych. Tak jak wspomniałam, odmiany, które potrzebują więcej potasu, jest to Gala i Elstar na przykład, a odmiany, które potrzebują mniej potasu, to Legal i Daret, Champion, Jana Goldy. Drodzy Państwo, no tak naprawdę to, co powiedziałam dzisiaj, to jest tak bardzo ogólnikowo, no, natomiast no, pierwszy punkt, jaki powinniście wykonać w swoim nawożeniu potasu, to analiza gleby. To tam otrzymacie dokładną odpowiedź, ile potasu powinniście zastosować w danym roku, jeżeli chodzi o nawożenie Waszego sadu.